Wszystkie dzieci nasze są. Asia, Michael, Małgosia, John. Na serca dwie mają swój dom. Uchyl im serce jak dziś. Wszystkie dzieci nasze są. Borys, Wojtek, Marysia, Tom. Niech małe sny spełnią się dziś. Wyśpiewaj marzenia, a świat będzie nasz. Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała. Skończy się słońce, świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Tato, lato, zaufaj nam się na nas, to skończy się. Odpowiedzialność, a co to jest właściwie, że nasz zawsze prawami. Ciała promieniami, tato, lato, zaufaj, a przygoda szybko skończy się. Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami, tato, lato, zaufaj, a przygoda szybko skończy się. Gorący piasek, ha, a ja się topię w domu, bo Stefan może, a ja nie. Blok, a oni mają morze. Boi stary, boi się. Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Tato, lato, zaufaj, a przygoda szybko skończy się. Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Przygoda się zaczyna. Bawimy się dzisiaj na festynie. Hej, szalała, szalała. Yeah.
Proszę na scenę, zapraszamy. Ej, mamy pisane? Dwóch przedstawicieli, klasa już teraz trzecia. Chodźcie, chodźcie tu bliżej. Uwaga, uwaga, pomalutku. Jest trzeci przedstawiciel, dobra. Przedstawcie się nam. Emil, Mikołaj, Michał. Tych trzech wspaniałych oto chłopców zaraz weźmie udział w konkursie na rozwiązywanie zagadek. Będą to zagadki różne. Z różnych dziedzin. Czytasz? Trzecia, no. Jest jeszcze jeden uczestnik. Przedstaw się nam. Olek. Oluś, tak? Dobrze. A ty jeszcze nie chodzisz do szkoły. Weźcie go tutaj bliżej. Chodźcie bliżej, bliżej do środeczka go tutaj. Niech tam nie stoi taki samotny. Dobrze. Ty jako najmłodszy będziesz miał pierwszeństwo. I taka zagadka dla ciebie. Słuchaj uważnie. Znany jest z czystości, znany jest z urody. Wciąż się łapką myje, chociaż nie ma wody. Co się tak ładnie myje? Dominik. To pewnie twój brat, tak? Dominik, tak? On też, widzisz, lubi być czysty. Ale takie zwierzątko jest, które tak się myje łapką. To, co to za zwierzątko? Nie wiem. Ja ci podpowiem, że to zwierzątko robi tak miau. Miau. No to jakie zwierzątko robi miau? Kot. No właśnie, to jest rozwiązanie tej zagadki. Brawo. Zaraz będą nagrody. Teraz tak. Tutaj dziewczynki, podejdźcie bliżej. Szybciutko, imiona wasze. Julka. Lucja. Chodźcie do przodu, dziewczynki. O tak, we troje będziecie z przodu, bo wy jesteście młodsi, a tu chłopcy z tyłu. To teraz zagadka dla Lucji. Uwaga. Dobrego mleczka da nam gospodeczka. Będzie miała Hania masło do śniadania. Będzie miał Kacperek doskonały serek. Co to takiego trzeba użyć, żeby wyszedł i serek, i co tam jeszcze, i masełko? Co jest potrzebne do tego, żeby zrobić? A ja ci podpowiem, że... Jakie zwierzątko daje nam to? Jakie zwierzątko daje nam coś, z czego zrobimy serek, z czego zrobimy śmietankę i mleczko mamy? Jakie zwierzątko? Krowa. No wspaniale, oczywiście krowa. Brawo, brawo, oczywiście nagradzamy brawami. Teraz pytanie dla Julci, zagadka. Słuchaj. Powiedz mu dzień dobry, a on się nie rusza. Nie uchyli nawet swego kapelusza. Stoi przy leśnej drodze na swojej jednej nodze. Grzyb. No pewnie, że grzyb. Ma jedną nogę tylko, widzicie? Ale stoi. Dobrze, teraz pytania dla starszych. Uwaga, Emil. Gniazdko z błota lepi pod dachu okapem. Przylatuje wiosną, by uciec latem. Jaki to ptak? Nie! Nie! Zapomniałem! Dobrze, z podpowiedzi skorzystasz. Na literę J. Oni podpłynają. No dobra, to jeszcze jedno dodajemy. Ja? Jaskółka? No właśnie, jaskółka, dobra. Zaliczamy. Uwaga, Mikołaj. Cóż to za zwierzę, powiedzcie sami, które w ciemnościach widzi uszami? Nie wiem. Skoncentruj się i pomyśl. Cóż to za zwierzę, powiedzcie sami, które w ciemnościach widzi, tak w cudzysłowie można to powiedzieć. Nietoperz. Wspaniale, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I teraz jeszcze dla Michałka. Jak się to drzewo nazywa, które się białą korą okrywa? Brzoza. Brzoza. Wspaniale, dzieci znają przyrodę. Wspaniale. I teraz proszę tutaj moje pomocnice o wręczenie nagród. Dobrze, wspaniale sobie poradziliście i jesteście odważni niezwykle. I dostajecie tutaj piękne takie drobiazgi i coś słodkiego. I jeszcze po baloniku. Także warto było. Duże brawa dla tych dzieci, bo naprawdę i odważne, i tutaj sobie poradziły z tymi zagadkami. Są jeszcze chętni do tych zagadek? To
wy już ukłońcie się ładnie, super. Jest, nie boicie się sceny, będziecie kiedyś królować na scenach. Są chętni, proszę bardzo. Dobra, powiedz na imię. Maciek. Ja też. Michał. Julia. Michał. Dwóch Michałów. Maciuś i Julcia. Dobrze, to zaczynamy od Maciusia. Ma długi ogonek, oczy jak paciorki. Gdy zobaczy kota, to zmyka do norki. Mysz. No super, mysz. To jest mysz, który zmyka, która zmyka. Dobrze, teraz następna zagadka. W czerwonych butach po łące chodzą, czasem przystaną na jednej nodze i łypią oczkiem, przekrzywią głowę. Czy już śniadanie dla mnie gotowe? Nie zrozumiał pytania. Słuchaj, w czerwonych butach, takie mają długie, czerwone nogi i chodzą. I chodzą po łące. Bodzian. Dobrze. Teraz dla Julii. Ja nie śpiewam jak kanarek, piórka moje zwykłe, szare. Zwykle po swojemu ćwierkam, do okienka twego zerkam. Jaki to ptaszek, taki szary. Delikatnie oczywiście, żeby nie trzeba. A co to się tak. Korzysta z podpowiedzi na literkę W. Wrona. Nie słuchajcie takich podpowiedzi. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze jedna zagadka. Teraz z innej strony. W ogródku pachnącym, tuż przy samej dróżce, zakwitło dziś słonko na zielonej nóżce. Ogórek. Kiełbasa i sznurek. No nie, no słuchaj. Właśnie, kwiatek, ale zobacz tutaj, jakie kwiatki są. Co to za kwiatki? Widać, co wakacje robią z dzieci. No nic nie pamiętają, nic. Co to będzie we wrześniu? Podejście, teraz dla Michałka pytanie. Pytanie. Uwaga, choć mamy zielone pancerze, słuchaj, każdy szpilkami nabijany, to nie jeden nas zabierze, bo w pancerzu są... Jeże! Jeże! Dobry, ale... Coś takiego spada jesienią z drzew, jest w takiej łupince z takimi kolcami. Kasztan! No właśnie, kasztan, super. To jeszcze dla Julci pytanie takie rezerwowe. Muszę trochę poprzekładać kartki, bo tu są różne za trudne niektóre. Mam rudę futerko, w małej dziupli mieszkam. Lubię łuskać szyszki i skrupać orzeszka. I Jurka. No właśnie, już lepiej, lepiej. Dobrze, tutaj upominki. Proszę bardzo przekazać dzieciakom. I jeszcze po baloniku. I zachęcamy innych. Teraz troszeczkę pobawicie się. No, już. I za jakiś czas znowu będzie następny konkurs.